Opolskim Dom Expo rozstrzygnięty został w sobotę plebiscyt opolski Hipokrates. W tym roku czytelnicy i internauci mogli po raz pierwszy wybierać swoich faworytów aż w 7 kategoriach. Najwięcej głosów uzyskał Jarosław Mijas, pediatra ze Strzelec Opolskich. Doktor Mijas od 9 lat pełni funkcję ordynatora oddziału dziecięcego w szpitalu w Strzelcach Opolskich. Wygrał nasz plebiscyt w kategorii lekarz już po raz drugi z rzędu. Sam prawdopodobnie nie osiągnąłbym tego sukcesu, ponieważ trudno go osiągnąć w małej praktyce prywatnej, tylko jest to nagroda dla całego zespołu, którym kieruję. Ale to nie jest tylko sukces lekarzy, ale także pielęgniarek, wszystkich osób, personelu wspomagającego i gdyby nie dobrze oceniana przez pacjentów jakość strzeleckiej pediatrii, to ja pewnie bym tu nie stał. Także nigdy nie można w opiece zdrowotnej takich sukcesów traktować indywidualnie. Honorową statuetkę opolskiego Hipokratesa przyznaną przez kapitułę otrzymał Aleksander Sachanbiński, wieloletni ordynator oddziału chirurgii onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii. Lekarzem zostałem trochę, tak jak Państwo tutaj wspomnieli, z przypadku. Skończyłem technikum leśne i zamierzałem być leśnikiem. I byłem. Ale w ten czas były takie czasy, że powoływano do służby zasadniczej. Ja się wychowywałem w rodzinie zastępczej, więc moim ideałem była praca w lesie. Ale zacząłem pracę, niedługo wzięto mnie do wojska, a potem los mi trochę sprzyjał, bo ktoś tam mi kazał się przygotować i powiedzieć, że żebym do lasu już nie wracał, żebym się zabrał trochę za naukę. Dostarczono mi podręczniki i się uczyłem i potem dałem nawet synę, ale to już jakoś się potoczyło tak siłą rozpędu. W kategorii pielęgniarka i położna zwyciężyła Aneta Wojczyk, pracująca na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Niestety nie mogła osobiście odebrać nagrody. Wśród stomatologów najlepszy okazał się Mikołaj Lizurej z Opola. Na pewno ciężko jest zdobyć zaufanie moich pacjentów i myślę, że należą mi się gorące podziękowania za to, że dzięki nim tutaj jestem. W kategorii ratownik medyczny zwyciężył Artur Bednarz, pracujący w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego. Wśród placówek medycznych wygrała klinika Nowa z Kędzierzyna Koźla. Pacjenci nas doceniają, bardzo za to dziękujemy. Ja chciałbym od razu powiedzieć, że jest to nagroda dla całego zespołu. To już jest duży zespół, który się rozrasta i mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Jeszcze raz dziękujemy za uznanie. Z kolei za najbardziej przyjazną pacjentom została uznana apteka Na Dobre i Na Złe, działająca w Opolu przy ulicy Krakowskiej. Nowością była kategoria fizjoterapeutów. W grupie tej zwyciężyła Natalia Będkowska. W gali, która odbyła się w sobotę w Dom Expo, uczestniczyli przedstawiciele zawodów medycznych, władz samorządowych oraz zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił występ Krzysztofa Dałkrzewicza, znanego satyryka, tekściarza, kompozytora i piosenkarza.